Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w ten piękny poniedziałkowy poranek. Zapraszam te wszystkie osoby, które są w tym momencie przed telewizorami do wspólnej zabawy. 100 zł na początek, tyle proponuję. A co trzeba będzie zrobić? Już tłumaczę, już pokazuję. Uwaga, uwaga, mamy duże studio, więc duża przestrzeń. Mogę sobie tu dzisiaj poprzechodzić w prawo, w lewo. Pięcioliterowe słowo na literę S. 100 zł dla osoby, która poda słowo pasujące do konkursu. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w programie? Trzeba mieć ukończone 18 lat, a następnie zgłosić się tutaj pod te wskazane na dole ekranu numery telefonów. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz zgłaszać się pod te właśnie numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy się ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy trafić na otwartą linię, która bezpośrednio połączy się ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc na nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie, a jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, to zostaniesz połączony z moim studiem, zdobędziesz nagrodę w momencie, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie, a więcej dowiesz się na 388 gazecie Czwórki. No dobrze, moi drodzy, w takim razie rozpoczynamy poszukiwania pięcioliterowego słowa na literę S. Kto ma pierwszy pomysł pasujący do naszej zagadki, no to już w tym momencie czekam na telefon i zapraszam do studia. Na razie nie mówię o komplikacjach, ale nastąpią. To później. Z każdym kolejnym etapem będzie o tyle trudniej. Halo, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaka odpowiedź? Sanki. Sanki. S, A, N, K, I. Pasuje. Bardzo dobra odpowiedź. 100 zł należy do pana. Zapisuję. Sanki. No dobrze, to w takim razie lecimy dalej. Co się wydarzyło w tym momencie? Spójrzcie. Ci, co wiedzą, to pewnie się już domyślają, bo tak. Na drugim miejscu tutaj została zablokowana samogłoska A, najbardziej popularna w języku polskim samogłoska. No i to już jest pierwsze utrudnienie. Na końcu samogłoska I odpadła, czyli wiecie, litery w kolumnach nie będą mogły się powtarzać już tutaj w tym drugim wyrazie do samego końca zagadki. Czyli tylko literka S pozostaje niezmiennie na pierwszym miejscu, a na drugim tutaj A nie może się pojawić, na trzecim N. Czwarta kolumna K i na samym końcu I zostało wykluczone. Jeżeli ktoś z Was miał przygotowane słowo do pierwszej rundy, które pasuje w dalszym ciągu do rundy drugiej, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 100 zł stąd zabrać. A więc jeszcze chwilę zaczekam, bo tutaj reżyser mówi, żeby zapisywać tą jego propozycję, żeby udowodnić, że jest taki wyraz, że da się znaleźć, ale nie zapiszę, a właśnie poczekam jeszcze chwilę, a co mi zrobicie? Ajajajajaj! No właśnie, minuta do końca programu. Musimy kończyć. Ja chciałabym usłyszeć to słowo w tej chwili, a najpóźniej w ciągu minuty. Czas start. Zegar ruszył. Moi drodzy, nie za bardzo już tutaj mogę Wam pomóc. Podpowiadać też już nie mogę. Mogę tylko powiedzieć tyle, że na pewno w tym wyrazie nie może wystąpić ani samogłoska A, bo ona została już wyeliminowana w każdej kolumnie. I na pewno jest taki wyraz, który da się dopasować jeszcze do tej szóstej rundy. Mamy jeszcze pół minuty, a więc szybciutko. Zdążysz jeszcze wybrać numer? No to kto ma słowo? 1000 zł. Tak na dobry początek tygodnia, w poniedziałek z samego rana. Taki, wiecie, miły początek dnia. 1000 zł czeka. Uwaga, 5 sekund. 3, 2, 1. No i teraz wszystko powinno się rozstrzygnąć.
No to jak? Komu, komu? 1000 złotych? Jeszcze chwilę czekam. Czy ja mogę prosić o jeszcze parę sekund, parę chwil? No dajcie te parę chwil. Nie chcą dać. No, każą mi tutaj już powoli was żegnać. No to dobrze. No to może zróbmy w ten sposób. Po raz ostatni z tymi osobami, które mają przygotowany wyraz, żeby się niepokoiły, że być może nie zdążą, to wybierzemy numer telefonu. Dobrze? Możemy tak zrobić? Zgodzili się. No to drodzy, moi drodzy widzowie, do dzieła. Ostatni raz wykręcamy numer, tylko te osoby, które znają odpowiedź, sprawdziły, czy na pewno wszystko się zgadza. No to wybieramy szybciutko. Gwiazdka 7303. Jaka odpowiedź? No teraz 1000 złotych. Taka wygrana z samego rana wędruje do... Do kogo? No to jak? Jest jeszcze szansa. Masz słowo? No komu się uda? Ja wiem, że jesteśmy po czasie. Już, słuchajcie, otwieram tutaj mazak. Jeszcze chwilę czekam. Jestem przygotowana na zapisanie odpowiedzi i bardzo chciałabym ją już usłyszeć. No więc... Kto to będzie? Moi drodzy, jedna osoba, teraz. Nie każcie mi dłużej już czekać. 3, 2, 1. I słyszę słowo. Uda się? Jeżeli się usłyszymy za chwilę w studiu, od razu podajesz odpowiedź. Szybciutko sprawdzamy. Kochani, nie mamy już więcej czasu. Teraz albo wcale. Szybka decyzja. A jednak ktoś jest. Halo, halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Jaka odpowiedź? Szybciutko. Slipy. Slipy. S-l-i-p-y. Droga pani, zgadza się. 1000 złotych za slipy. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do zobaczenia po południu. Mój syn Szymon.